Hej Messi, jak pewnie wiecie, bo jakby to nie wiedzieć, skoro wspomniałam o tym w każdym moim filmiku, wyprowadziłam się. I kiedy wstawiłam pierwszy filmik z tym związany i ogłosiłam to oficjalnie w moich social mediach, był naprawdę super odbiór i wszyscy byli bardzo mili, ale pojawiło się wiele, wiele pytań z tym wszystkim związanych. Dlaczego? No jak długo? Jak to zrobiłam? Wszystkie formalności, problemy i tak dalej. Z tego właśnie powodu zrobiłam sobie dzisiaj takie przeprowadzkowe Q&A, live update Q&A. I opowiem wam o wszystkim, o całym tym procesie i let's get started. Pytanie numer jeden, najczęściej zadawane, czemu się wyprowadziłam? No bo, wiecie, mam jeszcze 18 lat, jeszcze będę miała czas w życiu na wyprowadzki, jeszcze kończę szkołę, więc właśnie dostałam dużo pytań na ten temat, dlaczego? No więc odpowiedź jest w sumie prosta, bo ja uczęszczam do szkoły online. Ja robię liceum amerykańskie online, więc to jest takie studia trochę, możemy powiedzieć. Mimo że jeszcze liceum, jestem w ostatniej klasie i zostało mi właśnie ostatnie pół roku szkoły i wtedy już kończę liceum. I na to ostatnie pół roku szkoły zostały mi dosłownie 3 przedmioty, bo wszystkie inne zrobiłam w pierwszym semestrze strasznie szybko. Jakby okej, mogłabym je dalej robić tak jak robiłam, no bo zrobiłam już półtora roku będąc w domu. I problem jest taki, że jak widzieliście na moich vlogach, ja tak naprawdę przez całe ostatnie półtora roku, kiedy właśnie robiłam szkołę, to zawsze jeździłam do kawiarni. I głównym powodem było to, że ja po prostu w domu moim rodzinnym nie jestem w stanie się skupić. Ja mam trójkę młodszego rodzeństwa, moja mama cały czas jest w domu, więc jakby cały czas coś hałasuje, jest głośno. Ja też uczę się jeszcze hiszpańskiego, wietnamskiego online, więc to też wszystko robiłam w domu. Daję lekcje z angielskiego też online, więc mimo wszystko było to takie trochę no uciążliwe, bo wiecie, albo ja musiałam się drzeć na moją rodzinę, żeby byli ciszej przez całą godzinę zajęć na przykład, co jest no też nie w porządku rzeczą, żeby pytać, bo to nie jest tylko mój dom. Ale z drugiej strony no też nie mogłam pracować w takich warunkach, że no nic nie słyszę, jest po prostu głośno, nie mogę się skupić. I stwierdziłam, że to będzie takie fajne zobaczenie czegoś nowego, to będzie nowa przygoda, bo nigdy już się nie robiłam, nigdy się nie wyprowadzałam sama. Okej, byłam na wymianie w Stanach, no i to też była taka przeprowadzka na cały rok do obcego kraju sama. Ale mimo wszystko tam jednak mieszkałam też z rodziną, ja tam poleciałam po prostu do innej rodziny, więc to też nie jest to samo co posiadanie własnego mieszkania, co mieszkanie faktycznie samemu bez żadnego dorosłego. I chciałam po prostu spróbować, zobaczyć jak to jest. No i stwierdziłam, że to jest po prostu idealna okazja do tego, że ja po prostu potrzebuję swojego miejsca, żeby się dobrze skupić na nauce, na mojej pracy, bo jeszcze też pracuję z moją organizacją wymianową, z Perfektem, bo mówię, sezon się już zaczął, już robimy zapisy, już parę aplikacji jest w ogóle skończonych, już są wysłane tam do Ameryki i ludzie już czekają na swoje host rodziny, więc to też wszystko jest praca, którą ja robię online i po prostu potrzebuję zwykłej ciszy. That's all I need, naprawdę. Więc właśnie stwierdziłam, że okej, wyprowadzę się na te pół roku. I jedno dalej jestem wszystkim następne pytanie, na jak długo się wyprowadzam? No więc plan był taki, że właśnie chcę się wyprowadzić na pół roku, do wakacji, bo jak będą wakacje, no to wiadomo, wakacje i tak nie będę tego domu potrzebować, bo szkołę już będę miała skończoną, będę się pewnie, będę dużo podróżować, bo zawsze wakacje bardzo intensywnie podróżuję, będę się spotkać cały czas ze znajomymi, więc jakby wtedy I don't care where I live, naprawdę. I do not care. Mogę mieszkać nawet w mieszkaniu 1 na 1 metr kwadratowy. I do not care. Więc stwierdziłam, że okej, wezmę sobie na pół roku do wakacji. Wiecie, mogłam też na przykład sobie, ktoś może powiedzieć, że ej, mogłaś żyć na rok, bo na rok też jest dużo łatwiej znaleźć mieszkanie, bo ludzie są bardziej skłonni wynajmować na cały rok niż na pół roku. Ale prawda jest taka, że ja już oficjalnie postanowiłam, nie idę na studia, bo miałam być na studia we wrześniu, ale jednak stwierdziłam, że ja chcę sobie zrobić gap year, czyli rok przerwy na podróże, bo chcę zwiedzić świat. A wydaje mi się, że mimo że się bałam podjąć tą decyzję i dalej się boję, dalej mam z tyłu głowy takie, że ej, czy to na pewno była dobra decyzja, no to jednak wszyscy mi powtarzają, że ej Daria, studia nie uciekną, ty na te studia pójdziesz, po prostu pójdziesz rok później i będziesz bogatsza o rok doświadczeń, więc wydaje mi się, że to była dobra decyzja. No więc też wiecie, nie opłaca mi się brać mieszkania na rok, jak mnie za pół roku pewnie nie będzie w Polsce praktycznie w ogóle. Dlatego właśnie postanowiłam na pół roku, ale ostatecznie wyszło na to, że przeprowadziłam się na 3 miesiące. I już wam mówię dlaczego. No bo to było tak, że szukałam mieszkania bardzo długo, nikt nie chciał wynajmować na pół roku, wiecie, że jak były faktycznie spoko mieszkania, w dobrym stanie, wyglądały ładnie, podobały mi się, nie wiem, lokalizacja też była okej, wszystko było fajnie, cena taka, że mnie nie stać mniej więcej, to właśnie haczyk był taki, że wynajem na minimum rok. No jakby, what am I supposed to do? Więc po prostu szukałam, siedziałam na tych platformach cały dzień, całą noc i w końcu znalazłam mieszkanie. I to było to mieszkanie, fun fact.
to w którym teraz jestem. To było dosłownie ogłoszenie, znikąd się pojawiło. Moja mama je nagle znalazła na Onyxie i ona mówi, że ej, patrz, bo tutaj ktoś chce wynająć na parę miesięcy, było napisane. Bo się okazało, że właścicielka jest za granicą i że po prostu, wiecie, ona tam miała wracać chyba pod koniec kwietnia, więc było, że może do kwietnia wynająć, albo jeszcze dłużej. Więc sobie stwierdziłam, kurde, idealnie. To jest tak jakby pół roku, ale w sumie to nawet nie chce mi się na całe pół roku, bo pewnie już w czerwcu będę wyjeżdżać, bo mam plany na parę podróży. Więc stwierdziłam, że dobra, może się z nią dogadam, że na przykład do końca maja to będzie 5 miesięcy mieszkania samemu. Po prostu super, idealna okazja. I też jakby cenowo nie było źle z tym mieszkaniem. Bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o wystrój. To jest taki mój vibe, bym powiedziała. Może nie w 100%, ale wiecie, o co chodzi. I wszystko było super. Jedyne co, no to było trochę ciężko się dogadać z właścicielką, przez to, że właśnie jest za granicą, no i jest bardzo zajęta osobą. Więc wiecie, no jak się pisało smsy, no to trzeba było poczekać z dzień, dwa, aż odpiszę. Czekaliśmy tydzień z Tomkiem, żeby przyjść obejrzeć mieszkanie, bo nie było tutaj tej lokatorki obecnej, która tutaj mieszkała przed nami, że wiecie, była na świętach chyba, bo to było przed samymi świętami. Ja chciałam się właśnie wprowadzić na nowy rok, więc miałam nadzieję, że już tego 1 stycznia będę miała mieszkanie. Ale musieliśmy czekać chyba do 4 dni przed nowym rokiem, żeby w ogóle tu wejść i zobaczyć to mieszkanie. Przyszliśmy, stwierdziłam, że dobra, jest spoko, jest serio fajnie, no jest okej. I wydaje mi się, że mimo wszystko nawet gdybym chciała, nie wiem, się do czegoś przyczepić, znaleźć coś lepszego, no to nie znajdę po prostu, bo ludzie nie chcą wynajmować na tak krótki okres. I stwierdziłam, że dobra, biorę. Piszę do pani właścicielki i dosłownie ona mi potem odpisuje, że ona jednak to przemyślała, że ona jednak będzie wracać w marcu i że może tylko do końca marca wynająć. Ja już sobie myślę, nie, to przecież to jakiś prank. Dosłownie wiecie, już znalazłam coś idealnego, już byłam pewna, że to biorę i wszystko było super, było ugadane. Mówię, czekałam cały tydzień na to, żeby obejrzeć to mieszkanie. No to jednak mogła się ta pani zastanowić przez ten tydzień wcześniej, zanim w ogóle przyszłam tu oglądać, tak to bym może, wiecie, znalazła jeszcze coś innego przez ten tydzień, gdybym wiedziała, że to pozwoli mi tu być tylko na 3 miesiące. No i na początku powiedziałam, że no dobra, no to ja w tym razie dziękuję, no bo ja chcę przynajmniej na pół roku, coś takiego, nie? Stay hydrated, pamiętajcie. I jej podziękowałam, powiedziałam, że no kurczę, to trochę słabo, że tak późno, bo o tym poinformowałam, już zobaczyłam to mieszkanie i się zdecydowałam. No ale dobra, no it is what it is, prawda, lecimy dalej. Ale potem już na to, że szukałam tego mieszkania, dosłownie był jeden dzień przed nowym rokiem i ja sobie myślę, że nie no, masakra, już nic nie znajdę. Nie ma opcji, bo dosłownie nic się nie udawało znaleźć. I stwierdziłam, że trudno, chyba wezmę po prostu to, ale ja się zgodzę na te 3 miesiące. I ewentualnie właśnie podczas tych 3 miesięcy sobie teraz poszukam czegoś innego i może się jeszcze wyprowadzę na te właśnie kolejne 2-3 do wakacji, jeżeli mi się uda coś takiego znowu znaleźć, jakieś takie właśnie mieszkanie. Bo miałam jednak z tyłu coś takiego, że ja wiem, że jak się po prostu nie wyprowadzę w tym nowym roku na początku, to ja już tego w ogóle nie zrobię. A bardzo chciałam się wyprowadzić, bardzo mi na tym zależało, więc stwierdziłam, że dobra, bierzemy to. I no, jestem tutaj. Fun fact, to jest dopiero mój drugi dzień tu. No i bardzo mi się podoba i trochę mi szkoda, że mogę być tylko do końca marca, ale wydaje mi się, że ze względu na to, że zostało mi tak mało przedmiotów w szkole, to będę skończył do końca marca te przedmioty. Więc fajnie, skończę szkołę tutaj na spokojnie, w dobrym environment i będzie super. Gdzie najlepiej szukać mieszkania? Jeżeli chodzi o szukanie mieszkania, no to ja osobiście polecam OLX-a i Oto Dom, no bo to są dwie takie chyba najpopularniejsze platformy. Tam jest jeszcze mnóstwo innych, wystarczy poszukać. Tylko ja bym polecała uważać, żebyście sprawdzali, czy ogłoszenia nie są z agencji nieruchomości, bo nie ma nic złego w agencjach nieruchomości. Jeżeli chcecie z nich korzystać, to jak najbardziej korzystajcie. Ale no jak ja wynajmuję na tak krótki okres i tak dalej, to jednak wolałam sobie znaleźć coś prywatnie od właściciela, bo agencje też doliczają jakiś tam procent, odsetek, że trzeba jeszcze, wiecie, im zapłacić za to, że to mieszkanie reprezentują i wam jakby znaleźli i tak dalej. Więc możecie na to uważać. Ile płacę miesięcznie? Nie wiem, czy mogę powiedzieć dokładną cenę, ale płacę tak ogólnie za całe mieszkanie, które jest dwupokojowe, z kuchnią, łazienką i ma 47 metrów kwadratowych. Płacę trochę ponad 3000 miesięcznie. Plus moi rodzice się też dokładają do tego, mimo wszystko, no bo nie chcę, żebym zbankrutowała w tak młodym wieku. Więc do czynszu się też dokładają, ale no jakby wiecie, za jedzenie i tak dalej, wszystko inne płacę ja, bo why not? Jest fajnie. I jakby, okej, nie jest to mała ilość pieniędzy, jest to bardzo dużo pieniędzy, mimo wszystko, ale tu jest taki protip. Jeżeli jesteście osobą, na przykład studentem, czy kimś, kto po prostu szuka mieszkanka dla siebie, jakiegoś małego. Ja na przykład na początku szukałam w ogóle kawalerki. Ja nie chciałam dwupokojowego, to nie było moje wymaganie, że o Jezu, chcę mieć salon, chcę mieć oddzielną sypialnię, bla bla bla. No, that's not how it was. Ja naprawdę chciałam kawalerki na początku, ale moja mama właśnie mi uświadomiła, że szczerze teraz w Warszawie, przez tą sytuację właśnie z mieszkaniami i tymi cenami, jak to wszystko wygląda, to bardzo często można znaleźć mieszkania dwupokojowe w cenach lepszych niż kawalerki, które wiecie, są
trzy razy mniejsze. I tutaj faktycznie się tak stało, bo ja też miałam na oku jedną kawalerkę, którą też myślałam, że już wynajmę, ale w końcu tam nie wyszło. Dowyki, wiecie, jeden pokoik i nawet nie była w centrum, ona była w dalszej lokalizacji od centrum niż jestem teraz. To było chyba 3-400 za tą kawalerkę. Wiadomo, są kawalerki w niższych cenach, jak najbardziej, ale właśnie też bardzo często albo są gdzieś daleko, albo jest coś nie tak, albo po prostu mi się nie podobały, no bo wiecie, bo ja też nie chcę mieszkać w jakiejś takiej babcinej kawalerce albo mieszkaniu, bo mi się po prostu nie podoba, nie czułabym się dobrze w takiej przestrzeni i no to było moje marzenie, żeby było się w takim aesthetic miejscu i teraz w końcu takie miejsce mam, więc jest super i bardzo się z tego cieszę. Więc właśnie to jest taki protip, serio, jeżeli szukacie czegoś, to nie bądźcie zamknięci tylko na jedną kategorię, że o, tylko kawalerki, no bo wyprowadzam się sama, wyprowadzam się sam. Popatrzcie też na dwupokojowe mieszkania, bo naprawdę czasami można znaleźć super oferty i serio są w lepszych cenach niż kawalerki. Nie wiem, jaki to ma sens, no ale taki ma, więc ja naprawdę znalazłam to mieszkanie, wydaje mi się, że w mega dobrej cenie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę jego standard, to że ono jest dosłownie nowiutkie, jest piękniutkie. Szczerze, I wish you guys could see this place, bo jest piękne, tak w rzeczywistości. Mam wrażenie, że moja kamera w ogóle nie oddaje vibe'u tego miejsca, ale jest super. That's it for today. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania czy wątpliwości, to piszcie w komentarzach. Albo zrobię drugą część, albo po prostu podpowiadam wam na komentarze, bo zawsze je czytam. Miłego dnia wam życzę, love you guys, ja idę się teraz uczyć. Jestem bardzo wdzięczna za to, że mogę tu być. Bye bye.